Chciałbym jeszcze raz wszystkich serdecznie przywitać w tym radosnym dniu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z naprawdę wyjątkową okazją. Wspominamy dzisiaj wydarzenie, bez którego nasza obecność tutaj byłaby zupełnie pozbawiona sensu. Zresztą, gdyby nie to wydarzenie, w ogóle nas by tutaj nie było. W ogóle nie byłoby kościołów, a świat wyglądałby zapewne zupełnie inaczej. Mowa oczywiście o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest to dla nas wydarzenie centralne i kluczowe. Stanowi ono rdzeń i kwintesencję chrześcijańskiej wiary. Bo w gruncie rzeczy całe fascynujące i zapierające dech w piersiach życie Jezusa, a nawet Jego śmierć na krzyżu, nie są niczym więcej, jak tylko historyczną ciekawostką, jeśli zmartwychwstanie nie miało miejsca. Z chrześcijańskiej perspektywy należy uczciwie stwierdzić, że brak tego wydarzenia czyniłby naszą wiarę wiarą nonsensowną, pustą i bezwartościową. Delikatnie mówiąc, nasza wiara byłaby po prostu stratą czasu. A mówiąc dosadniej, jak to zresztą ujął sam apostoł Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał i gdyby był naszą nadzieją tylko w tym życiu, to bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Wiedząc, że sprawa zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest dla nas sprawą tak ważną, chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu kluczowemu wydarzeniu. Od razu jednak pragnę podkreślić, że do zmartwychwstania nawiązujemy dziś nie dlatego, że jest to najważniejsza koncepcja albo doktryna teologii chrześcijańskiej, ale przyglądamy się zmartwychwstaniu dlatego, że ono naprawdę się wydarzyło. Wydarzyło się w konkretnym czasie, wydarzyło się w konkretnym miejscu, wydarzyło się z udziałem konkretnych osób. Było zdarzeniem tak samo realnym, jak to, że dzisiaj przyszłaś czy przyszedłeś do tego kościoła, jak to, że zajęłaś bądź zająłeś miejsce na tej sali, jak to, że zaczęłaś bądź zacząłeś mnie słuchać. Tak samo i to się wydarzyło. Doktryny teologiczne, ale także koncepcje filozoficzne i teorie naukowe. A co ciekawe, również mity i legendy lubią być ładne, lubią być uporządkowane, logiczne, klarowne, obiektywne i nieskażone charakterem swojego twórcy. Realne wydarzenia natomiast, a także ich opisy, rządzą się swoimi, zgoła odmiennymi prawami. W wydarzeniach, których doświadczamy i o których opowiadamy, jest miejsce na emocje twoje i moje, na nasze różne odczucia, na subiektywne spojrzenie, na indywidualną perspektywę, na twoje i moje wspomnienia, na szczegóły, na które tylko jedno z nas zwróci uwagę. Jest też miejsce na bagaż doświadczeń i przeżyć obserwatora, charakterystyczny tylko dla konkretnej osoby. Pamiętając o tej krótkiej uwadze, przyjrzyjmy się wreszcie historii pustego grobu. Historii pustego grobu, który odmienił świat do tego stopnia, że to z jego powodu siedzisz tutaj teraz. 2000 lat później. Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale 28. Ewangelia Mateusza, rozdział 28. Będziemy czytać od wersetu pierwszego. Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia o świcie, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem zatrzęsła się ziemia. To anioł Pana stąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg.
Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi, a anioł zwrócił się do kobiet. Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Potem idźcie czym prędzej, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Kobiety szybko odeszły od grobowca, pełne strachu i wielkiej radości pobiegły powiadomić jego uczniów. Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie, zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły jego nogi i pokłoniły mu się. Wtedy Jezus powiedział, nie bójcie się, idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei. Tam mnie zobaczą. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym się spytać, komu podobała się ta historia? Jakby osoby, którym się podobała ta historia, mogły podnieść rękę. Komu się... O, jest całkiem sporo takich osób. No to może przeczytajmy tę historię jeszcze raz. Otwórzmy Ewangelię Marka. Ewangelię Marka na rozdziale 16. Ewangelia Marka, rozdział 16. Będziemy czytać od pierwszego wersetu. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa. Wybrały się wcześniej rano w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, także o wschodzie słońca dotarły do grobowca. Po drodze rozmawiały między sobą, kto nam odwali kamień zamykający wejście. Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był on bardzo duży. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły młodzieńca, siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę. Ogarnęło je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich, nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie. Tak jak wam powiedział. Wyszły zatem i wręcz uciekły od grobu, czuły bowiem na przemian strach i ogromną radość. Ale ponieważ lęk wziął górę, nic nikomu nie powiedziały. A jak czytamy zdanie później, wszystko to natomiast, co same usłyszały, zwięźle opowiedziały ludziom zebranym wokół Piotra. Komu nadal podoba się ta historia? Może podnieś jeszcze rękę. Okej, to przeczytajmy tę historię jeszcze raz. Ewangelia Łukasza, rozdział 24. Ewangelia Łukasza, rozdział 24. Będziemy czytać od pierwszego wersetu. Natomiast pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać. Kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa, a po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. W Ewangelii Łukasza, jeżeli przejdziemy kilka wersetów dalej, czytamy jeszcze sprawozdanie niejakiego Kleofasa i od 22 wersetu opowiada on o tym wydarzeniu, ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Czy komuś cały czas podoba się ta historia? Jest.
Fantastycznie. To wobec tego przeczytamy ją jeszcze raz, ale z wielu powodów przeczytamy ją już ostatni raz. Otwórzmy Ewangelię Jana na rozdziale 20. Ewangelia Jana, rozdział 20. Będziemy czytać oczywiście od wersetu pierwszego. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem, jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Zobaczył i uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Obaj zatem wrócili do siebie. Maria tymczasem stanęła przy grobowcu i płakała. Płacząc nachyliła się, zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Kobieto, zapytali, dlaczego płaczesz? A ona: wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast, w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku: rabuni, co znaczy nauczycielu. Nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też Jego słowa. Nie trzeba być orłem polonistyki i laureatem literackiej Nagrody Nobla, żeby zauważyć, że historie, które czytaliśmy, różnią się od siebie. Czy te różnice w szczegółach przekreślają wiarygodność historii zmartwychwstania? Nie. Dziękuję. To było pytanie retoryczne, ale bardzo cieszę się, że są odpowiedzi. Oczywiście nie. Te szczegóły wskazują na to, że to wydarzenie rzeczywiście miało miejsce. Jednak przy tej okazji powinniśmy sobie uświadomić, że my traktujemy nieraz Biblię jak podręcznik teologii. Chcemy, żeby tam było wszystko spójne, jasne, klarowne, zgodne, logiczne, chronologiczne. Bo w naszej kulturze świętość kojarzymy z doskonałością, a w końcu te wszystkie historie są w Piśmie Świętym. Nie ma więc tutaj miejsca na jakiekolwiek niejednoznaczności, na jakiekolwiek niedomówienia i niespójności. Tymczasem one są obecne. Dlatego, że realne wydarzenia i ich opisy rządzą się swoimi prawami. Nie naciągajmy historii biblijnych do naszych definicji i wyobrażeń. Nie ciągnijmy ich usilnie tak, aby spełniały nasze oczekiwania, ale to my dajmy się pociągnąć przez te historie. I niech to historie zawarte na kartach Pisma Świętego kreują nasze definicje i wyobrażenia, bo być może Pismo Święte nie jest święte dlatego, być może Pismo Święte jest święte nie dlatego, że jest święte, ale dlatego, że w jakiś wyjątkowy i ponadczasowy sposób wskazuje na tego, który jest święty.
Jeśli chodzi o te cztery relacje, które czytaliśmy, myślę, że zdajemy sobie sprawę, że tylko Jan i Mateusz brali bezpośredni udział w opisywanych wydarzeniach. To tym lepiej. Oznacza to bowiem, że o tym wydarzeniu się mówiło. I to całkiem sporo. Te różnice w szczegółach, bo trzon historii jest oczywiście ten sam, wskazuje na to, że ludzie tamtej epoki żyli tym wydarzeniem. Że nie dawało im ono spokoju, że realnie wpływało ono na życie tysięcy ludzi, że opowieść o tym zdarzeniu rozprzestrzeniała się z ogromną prędkością na wszystkie strony świata, docierała do najróżniejszych kultur. Ten dynamizm, ta świeżość opisywanych zdarzeń, to przejęcie autorów, to wszystko po prostu czuć w tych relacjach. Przyjrzyjmy się im więc jeszcze trochę bliżej. Spróbujmy teraz nałożyć na siebie te cztery relacje, porównać je i wyłuskać z nich kluczowe elementy. Oczywiście prawdą jest, że moglibyśmy bardzo dużo czasu poświęcić na szczegółową i drobiazgową analizę, do czego oczywiście zachęcam wszystkich zainteresowanych. Ja, ponieważ jestem naturalnie dzisiaj ograniczony pewnym czasem, chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. W moim odczuciu na trzy najważniejsze elementy. A następnie je także chciałbym zwięźle omówić. Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to, że grób Jezusa Chrystusa rzeczywiście był pusty. Po drugie chciałbym powiedzieć o tym, że to kobiety pierwsze odkryły ten pusty grób i były pierwszymi świadkami zmartwychwstania. A na końcu chciałbym oczywiście powiedzieć o tym, że Maria Magdalena wzięła zmartwychwstałego Jezusa za ogrodnika. Te spostrzeżenia są dla nas dzisiaj kluczowe. Zacznijmy więc od pustego grobu. Wiemy, że ciało Jezusa zostało złożone w grobie i zakryte wielkim kamieniem. Wszystkie relacje wskazują jednak na to, że w niedzielę rano grób okazał się być pusty. Ale czy to od razu oznacza zmartwychwstanie? Ludzie zazwyczaj nie zmartwychwstają, z tego co wiemy. Może da się to wyjaśnić w jakiś inny, racjonalny sposób. Bo być może te wszystkie relacje są tak naprawdę po prostu fałszywe i ciało Jezusa cały czas spoczywało w grobie. Jednak jest to dość niedorzeczne. W tych czasach każdy mógłby pójść do tego grobu i to sprawdzić. A starszyzna żydowska, niechętna chrześcijaństwu, na pewno skorzystałaby z takiej możliwości i szybko obaliłaby naiwny mit zmartwychwstania. Być może uczniowie wykradli ciało Jezusa i oszukali innych, że zmartwychwstał. To byłoby bezsensowne. Zresztą ewangelista Mateusz sam napisał, że plotkę o kradzieży ciała Jezusa rozpuścili starsi żydowcy i znawcy prawa. Poza tym wyobraźcie sobie uczniów Jezusa, którzy po śmierci swojego ukochanego mistrza zmawiają się na kradzież jego ciała, następnie wszyscy zmawiają się na to, żeby mówić zgodnie, że on tak naprawdę żyje. Jaki to ma sens? Co by na tym zyskali? Pieniądze? Historia świadczy o tym, że wiedli życie skromne i biedne. Pozycję społeczną? Byli prześladowani przez Żydów i Rzymian. Komfort życia? Wiedli życie trudne, pełne wyrzeczeń i przeciwności. Większość z nich została natomiast zamordowana za swoją wiarę. Według tradycji wszyscy oprócz apostoła Jana. Zresztą można kogoś oszukać i naciągnąć w sklepie na przykład na trefny toster. Ale jak nabrać tysiące ludzi na to, że martwy człowiek, którego ukrzyżowanie widzieli, tak naprawdę ożył i żyje. Jak takie oszustwo pasowałoby zresztą do całej nauki Jezusa? Dlaczego z takim zapałem uczniowie głosiliby, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, jeżeli gdzieś za rogiem ukryte by było jego martwe, rozkładające się ciało? Ale może Jezus po prostu przeżył ukrzyżowanie? Jest to absurdalne. Jeśli komuś to przyszło na myśl, to może zapoznać się z drastycznymi szczegółami procesu krzyżowania. Jezus został jeszcze przed ukrzyżowaniem dodatkowo ubiczowany. Był w stanie krytycznym jeszcze zanim został przybity do krzyża.
Wszystkie dostępne źródła historyczne, także pozabiblijne, świadczą jednoznacznie, że Jezus umarł na krzyżu. Tego nie można było przeżyć. Zresztą wyobraźcie sobie, że gdyby Jezus nawet jakimś wielkim, niewiarygodnym cudem przeżył tę karę i uczniowie spotkaliby go później, to kogo by zobaczyli? Osobę posiniaczoną, pobitą w stanie gorszym niż krytyczny i agonalny, która miałaby w końcu powiedzieć: otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. To byłaby chyba najbardziej żałosna scena w dziejach ludzkości. A może uczniowie po prostu oszaleli? Mieli halucynacje. 11 uczniów i kilka kobiet miałoby w jednym czasie mieć wspólne ostre zaburzenia psychiczne, które w konsekwencji doprowadziłyby do prężnego i dynamicznego rozwoju chrześcijaństwa, chętnie przyjmowany przez tłumy ludzi. Nie jestem aż tak religijny, przepraszam. A może uczniowie po prostu się najzwyklej w świecie pomylili? Bardzo chcieli wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał. Ale pomylić można się na przykład co do koloru samochodu kolegi z pracy, ale trudno w dużej grupie pomylić się co do tego, że ktoś, kto został ukrzyżowany i nie żyje, jednak żyje. Poza tym z historii ewangelicznych wynika, że wśród uczniów i kobiet przejawiał się raczej zdroworozsądkowy zawód, głębokie rozczarowanie, smutek i żal, czyli to, czego powinniśmy się spodziewać. Ich nastawienie miało się zmienić dopiero wtedy, gdy, jak twierdzili, spotkali się z żywym Jezusem. Pusty grób jest elementem kluczowym, który przełamuje historię ludzkości na pół. Po jednej stronie mamy ukrzyżowanego, skatowanego Jezusa, symbol porażki i hańby, zawiedzionych uczniów i zrozpaczone kobiety, zniszczone nadzieje o królestwie, smutek, żal, niezrozumienie, rozczarowanie, strach i lęk, brak celu. Po drugiej stronie natomiast mamy apostołów, odważnie głoszących dobrą nowinę, prężnie i szybko rozwijający się Kościół, uczniów gotowych znosić prześladowania i gotowych na śmierć w imieniu Jezusa. Ludzi, którzy masowo zaczynają wierzyć w to, że Jezus żyje. Ludzi odważnych, świadomych celu, świadomych swojego powołania. Te dwie skrajności dzieli niczym ostry tasak jeden element. Pusty grób Jezusa Chrystusa. Jak to racjonalnie wyjaśnić? Odpowiedź nasuwa się chyba sama. Po prostu Jezus zmartwychwstał. Drugim istotnym elementem, o którym mówiłem wcześniej, że chcę zwrócić na niego uwagę, jest fakt, że to kobiety pierwsze odkryły pusty grób i według świadectwa dwóch Ewangelii miały jako pierwsze zobaczyć zmartwychwstałego Jezusa. Ale co w tym nadzwyczajnego? Otóż jest to wyjątkowo niewygodna wersja wydarzeń dla twórców Ewangelii. W ówczesnych czasach i kulturze świadectwo kobiety nie miało bowiem właściwie żadnej wartości. Lepiej by było, gdyby to na przykład Piotr, ten wielki i znany apostoł, jako pierwszy zobaczył zmartwychwstałego Jezusa i od razu uwierzył. Tymczasem, jak czytaliśmy, pobiegł on do grobu dopiero, gdy wieść o rzekomym zmartwychwstaniu otrzymał od kobiet. A gdy już do grobu dotarł, nie objawił mu się tam żaden anioł, nie spotkał tam Jezusa, nie stało się nic nadzwyczajnego. Żaden ewangelista nie wymyśliłby takiej niewygodnej wersji wydarzeń sam, wersji, w której to kobiety stają się pierwszymi świadkami zmartwychwstania i pierwszymi orędowniczkami dobrej nowiny. A jednak wszystkie relacje są co do tego zgodne. Ale właściwie, czy to nas dziwi, że Jezus objawił się najpierw kobietom, a nie apostołom? W końcu to jest ten sam Jezus, który odbył głęboką rozmowę z Samarytanką. Ten sam Jezus, który ocalił cudzołożnicę przed ukamienowaniem. Ten sam Jezus, który przebaczył grzesznicy, która zrozpaczona całowała mu stopy w domu faryzeusza Szymona. Ten sam Jezus, który uzdrowił kobietę w szabat, zgarbioną od 18 lat. Ten sam Jezus, który uzdrowił córkę Greczynki ze względu na jej ogromną wiarę i desperację. Czy to, że ukazał się najpierw kobietom,
nie pasuje do tego człowieka, który ówczesne normy kulturowe wywracał do góry nogami? Drodzy mężczyźni, mówię to też do siebie, niech to będzie dla nas pewną przestrogą, bo my lubimy być dumni, niezależni, pewni siebie, samowystarczalni i racjonalni. W końcu co tam kobiety? Co one wiedzą o życiu i o sprawach naprawdę poważnych? Czego one mogą nas nauczyć w sprawach czegoś takiego jak wiara? Żeby się tylko nie okazało, że ten nasz zdrowy rozsądek i kwadratowy łeb doprowadzi do tego, że jak Piotr będziemy biegli spóźnieni na spotkanie z Bogiem, z którego nasza koleżanka, przyjaciółka, dziewczyna, narzeczona czy żona będzie już dawno wracała. Szanujmy kobiety. Miejmy klasę i miejmy na tyle pokory, żeby czasem wziąć z nich przykład, bo w tej historii, którą czytaliśmy, wśród tych kobiet zmierzających do grobu Jezusa zabrakło 11 mężczyzn. I na koniec kwestia tego, że Maria Magdalena wzięła zmartwychwstałego Jezusa za ogrodnika. Na ten fakt zwracam uwagę oczywiście poniekąd żartobliwie, choć nie do końca. Wzmianka o tym znajduje się jedynie w Ewangelii Jana. Jan musiał zapamiętać ten szczegół z relacji, którą zdawała uczniom Maria Magdalena. Bo w końcu jest to tak absurdalne, że trudno o tym zapomnieć. Wyobraźcie sobie przejętą Marię Magdalenę, która opowiada, że spotkała się ze zmartwychwstałym Jezusem, którego wzięła z początku za ogrodnika. Wyjaśnienie tego, dlaczego Maria Magdalena, a później uczniowie nie rozpoznawali z początku zmartwychwstałego Jezusa, jest tematem bardzo ciekawym, ale jest to temat, który nadaje się na odrębne rozważanie. W każdym razie jestem pewny, że historię o ogrodniku Jan nie wymyśliłby sobie sam. Jeśli traktować Biblię jak księgę doktrynalną i podręcznik teologii, to nasze wyznanie wiary należałoby uzupełnić. Winno ono brzmieć mniej więcej tak. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który po zmartwychwstaniu przypominał ogrodnika. Jeśli jednak patrzymy na zmartwychwstanie jak na wydarzenie, a opisy ewangelistów traktujemy jako relacje z tego realnego wydarzenia, to wzmianka o tym, że Maria Magdalena wzięła Jezusa za ogrodnika i wyobrażenie sobie jej przejęcia, podekscytowania i rozemocjonowania może wywołać u nas szczery i radosny uśmiech. A właściwie mamy przecież powód do śmiechu i radości, no bo Chrystus zmartwychwstał, no i żyje. Powstańmy do modlitwy.